to zaczynamy. Rozluźnić się bez żenady. Janina Szarek wykłada w swojej własnej szkole teatralnej w Berlinie. Bardzo ładnie, jak pies wychodzący z wody. Ten przeciętny obywatel niemiecki niewiele wie o Polsce. Nie chciał wiedzieć. I myśmy chcieli mu to dać. Chcieliśmy więcej powiedzieć o Polsce, o naszej kulturze. Powiedzieć, tu jesteśmy inni niż myślicie. W 2004 roku Janina Szarek założyła w Berlinie pierwszą polsko-niemiecką szkołę aktorską z własnym teatrem. Dla niej człowiek i aktor są najważniejsi, a nie opowieść czy tekst. Niemieccy studenci cenią to nastawienie, dlatego świadomie zdecydowali się na szkołę pani Janiny. Ja, dass die Vokalen schönen rauskommen. Zärtlich sollte die sie anpacken, Saya Übü. Und wenn sie so anpackt, gleicht sie mindestens der Aphrodite von Ephesus. W pierwszym i drugim semestrze uczymy się wychodzenia z nas samych. Gdybyśmy nie mieli pani Janiny, nie nauczylibyśmy się tego. Myślę, że to łatwo zauważyć. Początkującemu nie do końca udaje się tak zagospodarować swoją energią w 100%, żeby na każde zawołanie być gotowym dalej grać. Ale ona motywuje nas bardzo mocno i sama też się bardzo angażuje. Aktorstwa pani Janina uczyła się najpierw w Krakowie, a potem w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Po studiach zaangażował ją Teatr Współczesny we Wrocławiu. Czy też to było ostatnim? Tutaj pracowała z tak słynnymi reżyserami jak Krystian Lupa czy Henryk Tomaszewski. Kultowa inscenizacja Wariata i Zakonnicy Witkacego pokazywana była nawet w polskiej telewizji. Wiedziałem, że nie żyje. Oczywiście nie wie się studiując przed wejściem w zawód, jak trudny jest to zawód, jakiej siły wewnętrznej, jakiego charakteru, hartu ducha wymaga. A w tym zawsze wspierali ją rodzice. Janina Szarek urodziła się w 1950 roku. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała już jako dziecko. I choć rodzina zawsze była jej ostoją, w 1981 roku musiała podjąć ważną decyzję. W tamtym okresie była w Berlinie i realizowała projekt artystyczny. Przyjechała tylko na chwilę. I wybuchł stan wojenny. To był szok. I nagle trzeba się było określić. Wracać do kraju czy zostać tutaj. Trzeba było bardzo szybko podejmować decyzję. Wszystko zostało w kraju. Mieszkanie, teatr, angaż, rodzina. Wszystko. Ja zostałam tak, jak stałam. Tak pani Janina wyglądała w tamtym czasie. Wszystko było dla niej obce. To była sytuacja jak w tragedii greckiej. Trzeba sobie było wywalczyć miejsce do życia, na co sprzątać. Czy nie, trzeba było walczyć o miejsce w zawodzie. I to zdopingowało mnie do opanowania języka. Ale rok później pracowała już jako nauczycielka aktorstwa w Berlinie. Występowała też na deskach niemieckich teatrów. Przypominają o tym te ususzone kwiaty, pamiątki premier. Kolejny punkt zwrotny w życiu Polki, Olaf Mützberg. To niemiecki pisarz i historyk sztuki, a od 15 lat jej partner życiowy i zawodowy. Janina jest po pierwsze niesamowicie pełną temperamentu osobą. Z nikim tak temperamentnym nigdy wcześniej razem nie żyłem. Mein Leben hat ganz. Moje życie obrało zupełnie inny kierunek w momencie, gdy poznałam Olafa. Prywatnie i zawodowo. To jest najlepsze, co dostałam od niemieckiego losu. Bo tylko razem mogli realizować swój życiowy projekt, stworzyć własną szkołę aktorską i scenę teatralną. Okej, mehr Boden,
Und hier ganz schön mir